Mamy taki granit i po prostu nie mamy takiego kupionego granit, jeżeli chodzi o Grudno. Dostaliśmy kiedyś z Torunia, można powiedzieć, ten dół cały na tą górę ze starego stadionu. No i mamy problemy z tym torem, żeby trochę go zrobić. A sami widzicie, że ci, co chodzą tutaj do nas na treningi, to widzą, że nawet walec jeździł, ubijamy walcem wszystkim, a no jeszcze ciężko było być, no nie chce się przykleić. No. Będziemy próbować go zrobić dalej. Myślę, że będziemy dowadzić z nim. No i zabrakło nam tych punktów. Za to bardzo dobrze Żłopów Piotrka, który praktycznie cały sezon idzie bardzo dobrze i nam te punkty dowodzi, to różnego kompana miał Grześku Walacku, który był no, tak nie do końca jest po prostu jeszcze wyleczony i niestety ostatni bieg warunki torowe nie pozwoliły, żeby mógł wyjechać w tym ostatnim biegu, dlatego musieliśmy zostać juniorem. No, szkoda tego meczu, bo przyjechaliśmy tu powalczyć o wygraną, nie udało się, mamy chwilę czasu i będziemy się postawiać to inaczej i przygotować się do kolejnych meczów. Dziękuję bardzo i Piotr Protasiewicz, proszę. No tutaj trener wyczerpująco w sumie tutaj wszystko powiedział. Tylko mogłoby się do tych słów przyłączyć, podpisać się to. A no, szkoda, nie udało się przyjechać do Wrocławia o dwa punkty. A no, niestety nie udało się. Mamy problemy kadrowe. To, co Grzegorz się zrobił, to wielkie słowa podziękowania i pochwały, bo tydzień czy tam półtora po kontuzji z złamaną ręką. A myślę, że gdyby tor był taki jak w poprzednich meczach, ludzie on czyli równy, by pojechał do końca, a tak no, dał z siebie więcej niż się spodziewałem. Ja bo naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. No, tak to jest, nie inaczej. To nie ma co liczyć indywidualnie. Jedziemy jako drużyna, wygrywamy i przegrywamy również. Jarek cały sezon drużynę ciągnie, dzisiaj mógł mieć zawsze dzień. No, tak się pokładało, a nie inaczej. Ale wierzę to, będziemy mocniejsi. AJ pozbiera się sprzętowo, bo to przecież jest prawo zawodnika i czas działa dosyć dobrze. Efekty, że pierwszy raz w tym sezonie zrobiliśmy więcej punktów na siebie, mimo że zrobili niż drużyna przeciwna. Ale to można, naprawdę trzeba się podziękować, bo wyciągnął swoje silniki i Marcin już trenował na nim na treningu. Bardzo ciężko pracowaliśmy, mieliśmy trening od godziny 14 do, można powiedzieć, 21. Ci, co byli, dowiedzieli. No i to wszystko. No i dziękuję naszej drużynie za to, że tak wszyscy dołożyli starań i ten mecz się udało nam wygrać. Okej, dziękuję. Krzysztof Buczkowski. No ciężko, po raz kolejny ciężkie spotkanie i to udało się wygrać 4 punktami dzisiaj. Wyglądało o wiele, wiele lepiej. Cała drużyna punktowała, każdy dołożył swoje cenne punkty. Jak ten powiedział tutaj juniorzy, wreszcie jakby można powiedzieć, że dołożyli te czarne oczka i to ich jakby te oczka spowodowało, że mamy przewagę. 6 punktów. 4 punktów wygrali mecz, tak? A oni zdobyli w sumie 6, więc myślę, że wreszcie jest jakiś postęp. No ale wiadomo, że to jest jeden mecz. Trzeba to cały czas potwierdzać i jechać, no we wszystkich okolicznościach, które nas spotykają, trzeba dać się wszystko. Myślę, że to jest najważniejsze.